poezją zacząłem interesować się w szkole średniej. Recytowałem wiersze klasyków polskich, zagranicznych na różnych akademiach w szkole. Najpierw musiałem wkuwać 10 stron hymnu Kasprowicza, co doprowadzało mnie do istnej pasji. Ale później, kiedy zacząłem się zastanawiać nad tym, co mówię, zacząłem rozumieć tę poezję i zacząłem ją po prostu lubić. A później tak na poważnie zacząłem pisać wiersze w kabarecie Anawa. Powstawały piosenki Tango Anawa, Nie dokazuj, Będziesz moją panią, Dzikie wino, Świecie nasz, Dni, których nie znamy. To były te moje pierwsze młodzieńcze wiersze. Wszystkie będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą i ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą słońca. Od dziecka uczyłem się gry na pianinie. W szkole średniej prowadziłem zespół muzyczny, gdzie śpiewałem piosenki ówczesnych idoli Sinatry, Presleya. Ale oczywiście to było bardzo takie pierwsze śpiewanie. Właściwie nie myślałem o tym zupełnie poważnie. Wybrałem studia trzymające się ziemi, architekturę, która właściwie była też pewnego rodzaju sztuką. I kiedy kończyłem ten wydział, mimo że osiągałem dobre wyniki w nauce, zacząłem orientować się, że nie był to najlepszy czas dla architektury. Wtedy zacząłem myśleć o pasji poetycko-muzycznej, o śpiewaniu. Kiedy właśnie zobaczyłem festiwal w Opolu, bo to był jeden z pierwszych festiwali, to wtedy pomyślałem, że właściwie mogę spróbować coś robić. W 1967 roku się to zaczęło i ja uczęszczałam do szkoły muzycznej, do średniej szkoły muzycznej. Uczyłam się grać na wiolonczeli. Ze mną też w tej szkole uczył się Zbyszek Wodecki na skrzypcach. Któregoś dnia wszedł do szkoły mężczyzna, blondyn, wysoki, podszedł do Wodeckiego i mówi: słuchaj, potrzebny nam jest skrzypek i wiolonczelista. Umówiliśmy się na próbę i tak się zaczęło. Lec cóż radzić, na to mam, na krył ogród dziki łan i myśmy tacy zalopani. Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał, dziewczyno? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać nam dzikie wino, może to zrobiłaś ty. Ej, dziewczyno, po co mi zasiałaś to? Dzikie wino, po co je tu dałaś? Ona mówi do mnie, że karocą jechać chce i mówi do mnie tak, jak do ściany. Nie o to wcale chodzi, że karocy nie ma, nie. Ja jestem tylko zaplątany. Zespół Anawa to był na początku kabaret. I w trakcie programu kabaretowego graliśmy, o ile ja pamiętam dobrze, 3 utwory. Tango Anawa, Dzikie wino i Serce. Całe to miejsce, w którym występowaliśmy, to było 30 metrów kwadratowych powierzchni. To miejsce piwniczka, wyłożona bambusami, stąd nazwa Bambuko. I tam się odbywały te wspaniałe występy. Anawa, sam oznaczenie tego słowa znaczy od francuskiego Anawa, naprzód, do przodu. Wydawałoby się, że to powinien być zespół niesłychanie drapieżny, pędzący jak lokomotywa do przodu, ale my wybraliśmy jak gdyby zupełnie
inny styl dla nawy. Trójosmyczkowy, fortepian, gitara, później kontrabas i perkusja. Bardzo kameralny zespół, odpowiedni do słuchania poezji śpiewanej przeze mnie dość kameralnym, ściszonym głosem. Pierwsze nasze wyjście zespołu muzycznego, zespołu Anawa, samodzielnego, był to występ, udział w festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie w 1968 roku i na tym festiwalu zajęliśmy drugie miejsce. A potem już odważnie za rok do Opola i tam zagraliśmy piosenkę Niepewność i też zajęliśmy drugie miejsce. Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilując drogi, sam nie pojmuję, jak w co zajdę progi. I wchodząc w sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie. Na początku starałem się, żeby nasze piosenki były wartościowe w formie i treści, żeby były ciekawe, mówiące o ważnych sprawach życia w sposób piękny, wzniosły, żeby muzyka była odpowiednia do wiersza, żeby była ciekawa w brzmieniach, w barwach. Dbałość o repertuar to była główna jak gdyby sprawa w naszym działaniu. Marek dzisiaj bardzo poważny człowiek, przemyśliwujący każdą swoją myśl. Ja go poznałem, fantastyczny, nie chcę przez to powiedzieć, że teraz nie jest fantastyczny, oczywiście też jest. Natomiast wtedy był iskierka. Człowiek z olbrzymim poczuciem humoru, z olbrzymimi zdolnościami muzycznymi, natomiast jeszcze parodystycznym. Robi to z szalonym wdziękiem, z wielkim uśmiechem, z taką radością, że to nam się wszystkim udzielało. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką, miłości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu. Marka poznałam w czasie festiwalu studenckiego, piosenkarzy studenckich w 1967 roku. Marek wtedy był moją konkurencją. Marek zajął drugie miejsce, ja wygrałam. Kiedy w 1977 roku Marek Grechuta zaproponował mi zagranie w przedstawieniu Szalona Lokomotywa, przedstawieniu, które miało być realizowane w Teatrze Stu w Krakowie, oczywiście się zgodziłam, bo no i teatr to była dla mnie duża atrakcja i no i fantastyczni autorzy. Wtedy pracowaliśmy dość szybko i dość skutecznie. W każdym razie w ciągu 3 miesięcy powstała cała muzyka do tego ponad 2-godzinnego przedstawienia. Właściwie przypominam sobie, że to wszystko w ogóle bardzo szybko zostało zorganizowane, bo i scenografia, i cała orkiestra, którą Janek prowadził, i zespół taneczny. Graliśmy tą lokomotywę przez 4 lata. Skończyło się na festiwalu w Holandii, gdzie po raz pierwszy i ostatni lokomotywa poszła aż pod szczyt namiotu. Zwolnienie nocy nie powiem, sam motor okiem na mnie gnał.
Marek jest poetą po prostu. Jest takim aniołem, którego dotknęła poezja i spadł na ziemię. Poezja jest niezwykłym sposobem mówienia o zwykłych sprawach życia. Poezja nadaje prostym sprawom niezwykły walor. Poprzez metaforę tworzy z prostych rzeczy rzeczy niezwykłe, rzeczy wspaniałe, rzeczy cudowne. Człowiek, gdy czyta poezję, nagle unosi się ponad zwykłą rzeczywistość, obcuje z pięknem, z niezwykłymi słowami i poezja jak gdyby przez to jest rzeczą wspaniałą i niezwykłą. Żyj tą nadzieją. Żyj, aby zrywać łańcuchy głuchych, ciężkich dni i nagle płynąć i myśleć, że się tylko śni. Błądź wśród obłoków marzeń z tą nadzieją, że po tobie przyjdą inni i rozgrzeszą cię. Żyj tą nadzieją, co mieli Kolumb albo Bach. Żyj tą radością, dla której Chaplin wdziewał łach. Żyj z tym uśmiechem, który Mona Lisa ma. Żyj tym oddechem, który maratończyk zna. Żyj poprzez mgły zwątpienia. Przecież mimo to wieszcz ostrzył pióro swoje, by przekreślić zło. I chociaż wiele przy tym łez sobie krył, pisał, bo wierzył mocno, że ty będziesz żył. Żył tą nadzieją, co mieli. Muzyka dla mnie jest światem zupełnie innym niż poezja. Jest światem dźwięków, wielu dźwięków, które można wydobyć z zamkniętego pianina, jeżeli się poszuka długo, mozolnie odpowiednich akordów, odpowiednich nut. Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedepta, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannych, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków schodów książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Mi najbliższy jest Marek śpiewający o czymś, co jest jemu bardzo blisko. Czasami jest to jego wiersz, czasami jest to wiersz napisany przez kogoś. Uważam, że jest wspaniały jako kompozytor, niezwykły jako osoba, która po prostu stoi przed mikrofonem, nic nie robi, a przykuwa uwagę i czyni na ludziach wrażliwych ogromne wrażenie. Jest jednocześnie artystą elitarnym i artystą dla wszystkich. To znaczy, myślę, że niezwykła prostota i niezwykła prawda jego twórczości powoduje, że on potrafi dotrzeć do serca zmęczonej robotnicy i niezmęczonego profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Ja się nawzajem tłum, archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd, ulicami skroś tramwaje w poprzek. Suną mgliste rydwany. Pod wieczorem różowe błyskawice, choć krócie otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie, marynarza w Azji, a zarazem trzyletniego, pięcioletniego chłopca na warszawskim podwórku.
siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci, namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem, a wszystko to ty, 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 a wszystko to ty. Nie możesz tego obić szlifowanym w żelazie rozumem. Marek jest niezwykle wrażliwym człowiekiem i niesłychanie, jak gdyby bardziej może intuicją niż rozumem, odbiera słowa i potrafi oprawić je w taką muzykę, że to są takie najpiękniejsze jakieś dzieła sztuki, biżuteria, taka najwyższej jakości. Bardzo rzadko zdarza mu się napisać coś, co powoduje, że tekst, za który się zabrał, jest gorszy po napisaniu muzyki niż przed napisaniem muzyki. Tekst, wiersz zawsze był początkiem piosenki. To do wiersza pisałem zawsze muzykę i starałem się, żeby ta muzyka oddawała nastrój wiersza, żeby była odpowiednia do formy, treści, żeby dodawała skrzydeł, dodawała blasku poezji. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj. Czasu jest niewiele, a ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tym, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tym, na które czekamy. Tak naprawdę poznałam Marka w telewizji, na korytarzu. Pamiętam, że byłam w trakcie nagrania jakiejś sztuki, już nie pamiętam, to był pierwszy rok mojej pracy w zawodzie, pierwszy sezon na scenie, pierwszy sezon w ogóle w środowisku. I Marek zaczepił mnie na korytarzu w telewizji i zapytał, czy pani śpiewa. Powiedziałam, że nie śpiewam, znaczy śpiewam tak jak śpiewa każda studentka szkoły teatralnej, że miałam taki przedmiot piosenka. Moim profesorem był Aleksander Bardini, ale tak naprawdę to nic nie wiem na ten temat. On mówi, a czy mogłaby pani ze mną pójść na chwilę do pianina? Zaposzłam z nim do pianina, ponieważ to była moja miłość. Marek Grechuta to był ktoś, w kim ja się po prostu zakochałam, kiedy miałam jakieś 13-14 lat. I mówił do mnie pomnik, mówiło do mnie przedmiot uwielbienia niewątpliwie. Poszłam do pianina, on zagrał kilka dźwięków, ja prosił, żeby mnie powtórzyła, ja je powtórzyłam i on mówił, dobrze, śpiewa pani, zaśpiewa pani w Opolu moją piosenkę. Widzicie, mówisz coś, za daleko nikt nie głos, jak za pancerną szybą. Cóż za głos to musi być, jaką piękną niesie myśl, a gdyby mógł tu płynąć. Mijam mur, szklany mur i podbiegam po tych parę słów. Widzę teraz już wyraźnie ruch twych ust. Co za niespodzianka! Cały czas, kiedy śnię i w domysłach gubię się, ten szept nie kusi słowem. Szelest warg mógłby nieść piękną myśl, a tu treść o smaku cytrynowym. Guma, guma do rzucia, nie do nakarmienia, nie do...
otrucia, nie do nakarmienia, a do wyzucia ust zesu. Guma, guma do rzucia, nie do nakarmienia, nie do otrucia, nie do nakarmienia, a do wyzucia ust zesu. Potem malinowy chruśniak był pomysłem wspólnym. Ja byłam zachwycona tym, jak on napisał muzykę do tego, jak cudownie potrafił frazą muzyczną zrobić interpretację wiersza, to znaczy interpretację frazy wiersza, interpretację myśl podać we frazie muzycznej. Ja byłam tym tak zachwycona, że właściwie cały czas patrzyłam na to zdumiona, przy czym ja mam dużo większy niż Marek zmysł, taki mam w sobie realizm i konstrukcję ogromną i takie poczucie czasu i już wtedy starałam się ten obłok w spodniach, ten coś takiego niezwykłego z powodu tej produkcji wspólnej włożyć w jakieś ramy i jakieś organizacyjne dyscypliny. Ty pierwej mgły dosięgasz, ja za tobą w ślady zdążam, by się w tym samym zaprzepaścić lesie i tropiąc moją bladość, sam stajesz się blady i zdybawszy mój bezkres, sam ginę w bezkresie, a potem zieram w oczy, by zgadnąć, czy dość ci omdlenia, co się nogom udziela. Jak szczęście i dłonie, jak pąki mnie zdrobniałe pięście, by się w nich docałować. Twych chrząstek i kości, a one wypukleją na dłoń, przygibi niby pestki owoców zróżowionych znojem i nieśmiałym do ust wygarnął się ogrojem, zatajony w swej ciepłej odpieszczoc się. Ich dotyk budzi wzruszeń zaniedbanych krocie, a ty tuląc je warknych rozrzewioną ciszę, dzieci nie jesz w uścisku, malejesz w pieszczocie, chwila, a już cię do stu z lat dawnych kołysze. Ty pierwej mgły dosięgasz, ja za tobą ślady zdążam, by się w tym samym zaprzepaścić lesie i tropiąc twoją bladość, sam staje się blady i zdybawszy twój bezkres, sam giniesz w bezkresie, a potem zierasz w oczy, by zgadnąć, czy dość mi omdlenia, co się nogom udziela. Jak szczęście i dłonie twoje, jak pomki mnie zdrobniałe pięście, by się w nich docałować. Mych chrząstek i kości, a one wypukleją na dłoń, przygibi niby pestki owoców zróżowionych znojem i nieśmiałym do ust wygarną się wyrojem, zatajone swe ciepłe odpieszczać się. Ich dotyk budzi wzruszeń zaniedbanych w krocie, a ty tuląc je warknych rozrzewnioną ciszę, dzieci nie jesz w uścisku, malejesz w pieszczocie, chwila, a już się dostał z lat dawnych kołysze. Marek jest człowiekiem, który nie pisze i tworzy tak jak żyje, tylko żyje tak jak pisze, komponuje, śpiewa. Całe jego życie jest taką uwagą, takim zastanowieniem się nad światem, zwróceniem uwagi na wszystko, co jest dookoła, zachwytem nad wszystkim, co go spotyka, ukłonem w stosunku do wszystkiego, co mu się przydarza w codziennym dniu, ukłonem do wszystkich ludzi, których spotyka. Marek jest tak wrażliwy na innego człowieka, tak otwarty na przyjmowanie i dawanie samych rzeczy pięknych. To znaczy, ja nigdy wcześniej nie spotkałam człowieka, który byłby tak, który całe życie, wtedy ja byłam bardzo egzaltowana i młoda, ale wydawało mi się, że wszystko z nim się zamienia w poezję. Moje piosenki powstają z obserwacji życia, ale także z wewnętrznych przemyśleń. Ta mieszanina powoduje to, że te wiersze są jak gdyby w pełni opowiadające o danym temacie. Staram się, żeby te wiersze były interesujące w formie, żeby mówiły ciekawie. Wenecja. Ulice wymyślono tak, by zmieścił się przechodzień we dwoje tylko. Szerszy trakt to już płynąć po wodzie. Okno otwarte nie wie co warkotu na wałnica, zamknięte tylko po to, bo na dwoje jest ulica. Labirynt mgły, labirynt snów i labirynt lazurów. Zmieniony w rzekę ulic rów podwaja wzniosłość murów. Niegdyś prawdziwe miasto cud dotknięte jest chorobą. Wenecję chłonie lustro wód, które jest jej ozdobą. Oczywiście jako artysta lubię i poważam inne dziedziny sztuki. Malarstwo, szczególnie lubię impresjonizm. Sztuki współczesne, film, sztukę tradycyjną, słowa, aktorstwo, teatr.
a także sztukę, która przydaje się w codzienności. Wspaniałe domy, wspaniałe drobne rzeczy, takie jak szklanka, takie jak krzesło, stół, takie jak samochód. Nawet nie trzeba mieć głosu specjalnie dużo, żeby poezję zaśpiewać, ale na pewno trzeba mieć duszę, taką wrażliwą duszę. I na pewno musi się w osobie, która chce poezję, takie słowo, wyśpiewać, musi się dużo dziać. Pytać zawsze, dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi, sól. Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują, znaczą cel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczny cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą. Co mi dasz, odpowiedz? Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź. Zabierz ją, odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas. Powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnych dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, blasku i odmiany świecie. Marek jest tak wolnym człowiekiem, tak wolnym w sensie twórczym i ludzkim i myślowym i piszącym i wykonawczym, że nawet sobie nie wyobrażam, że on by mógł cokolwiek komukolwiek narzucać. Pamiętam próby, któreśmy odbywali razem, tam na szlaku w jego mieszkaniu. To tam zawsze było tak, że tam niby auta jeżdżą, bo to takie pierwsze piętro, a zawsze było spokojnie, było bardzo cicho. Przychodziłam na próbę, nieco się spóźniałam, ale nie dużo. Marek pytał, czy czegoś się napije, po czym zasiadał do danego tam utworu, do swojej kompozycji i on to po prostu grał. On po prostu grał i nic mi nie mówił, no proszę, czy jesteś gotowa, czy nie wykazał jakiejkolwiek ingerencji, go po prostu grał. Tak, tego rytmu, gitara. I mój śpiew. Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy? Przecież my wiemy, że nie bardzo pasujemy.
do takich pytań i do braku odpowiedzi. Sąsiedzi, słońca, wody, nieba, ziemi, sąsiedzi. To, że ciągle jego piosenki są takie aktualne, że młodzież lubi je śpiewać, to jest tak jak... No jak z każdą prawdziwą sztuką. Jak ona jest naprawdę, to nigdy nie będzie czymś takim ulotnym, chwilowym, co się zjawiło i szybko poszło do kąta. Tylko jak coś istnieje naprawdę, to będzie długo istniało. Gdy byłem dzieckiem, w myślach to miasto widziałem. Zamek o basztach krytych złotymi hełmami. Strzelisty kościół ze złotej trąbki hejnałem. Złote światło uliczek, słońce nad dachami. Młodym księżyc widziałem, jak błądzi po mieście. Srebrną tacę, która wśród cieni wierz się toczy. Blade światło rzucając na śpiące śródmieście, aż do chwili, gdy słońce otworzy nam oczy. Los szczęśliwy pozwolił na dłużej pozostać w mojej świątyni marzeń, mieście nad miastami, widywać pochyloną nad kartonem postać, smukły cień Wyspiańskiego z węglem, pastelami. Te teatry, koncerty, muzea niezwykłe jęły karmić mą duszę bogactwem polskości i nigdy me myśli nie stały się przywykłe do Krakowa, w którym do dziś duch wielki gości. Lecz gdy o mury miasta wiatr uderzał wściekle, pędząc tumany kurzu, opadów chemicznych, coraz częściej się tutaj czułem tak jak w piekle, w miejscu perfidnych planów i skutków tragicznych. Ale czymże jest życie bez wiary, nadziei, że nadejdą dla miasta dni bardziej radosne, gdy opadły tumany historii zawiei, Kraków błysnął urodą jak drzewa na wiosnę. Mój związek z muzyką i z postacią Marka Grechuty datuje się od moich czasów licealnych. Tak się składa, że ja urodziłem się w roku, w którym Marek Grechuta startował w studenckim festiwalu piosenki, gdzie dostał drugie miejsce, jak wiadomo, za Marelę Rodowicz. To był 67 rok, czyli w pewnym sensie jest to symboliczne dla jakiejś takiej pokoleniowej bariery, jaka nas dzieliła. I dlatego, kiedy Grechuta był już w tym trzecim etapie po pierwszej Janawie, po czasach Witkacego i mam na myśli początek lat 80., ja wtedy zostałem wciągnięty w jego piosenki i to paradoksalnie nie poprzez te największe przeboje, a poprzez piosenkę, którą wykonał w takim koncercie Pieśni Zakazanych w gdańskiej Oliwii. Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś pytał więc, dokąd jedziemy. Usłyszał, na razie wsiadamy. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho, tylko cicho. Po chwili siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki przepiękne, że spełnić się mogły marzenia. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, gdzie wysiadamy. Usłyszał, na razie jedziemy. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały. Lecz pociąg już bieg zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy. Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. A tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. A tylko cicho. Istnieje na pewno przepis na wykonanie doskonałych butów, na wyprodukowanie perfekcyjnej whisky,
pewnie na zbudowanie domu. Na tym się kompletnie nie znam. Ale ja nie wiem o istnieniu przepisu na piosenkę, przepisu na przebój i bodajbym nigdy nie wiedział, bo wtedy pewnie umarłbym z nudów. To jest tak, że oczywiście można wyznaczyć pewne reguły, ale zawsze należy pamiętać o tym, że piosenka, która zostaje, ja nie mówię tu o sezonowych szlagierach, które mijają po miesiącu czy po dwóch, ja mówię o piosenkach, które zostają, do których się wraca i które potem zostają w całości kultury po prostu. Takie piosenki wymagają czegoś więcej, wymagają tajemnicy, na którą nie ma przepisu. I wydaje mi się, że Marek Grechuta też nie ma przepisu, natomiast ma klucz do tajemnicy, którego używa z natchnienia, a nie z wyrachowania. Właściwie jak patrzę dzisiaj na moją działalność, że ona trwa już 28 lat, to myślę, że właśnie największym moim sukcesem jest to, że przez wszystkie trudne czasy w polskiej rzeczywistości przetrwałem z moimi piosenkami i że do dzisiaj cieszą się niezmiennym powodzeniem. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się klaskała. W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważnie. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna. Aż do chwili, kiedy nagle wśród pokazu padły słowa: nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu tak serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu tak serca mego lud. Innym razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana, czy Kantego? Nie pamiętam tego. Były tam obrazy wielkie, płótna kolorowe, z nieskromnymi kobietami, szkice nastrojowe. Całe szczęście, że naturą martwą jednak były. To, że do dzisiaj śpiewam, że do dzisiaj moje piosenki istnieją na koncertach, na nagraniach, to jest z jednej strony zasługa mojej pracy, moich wysiłków, ale z drugiej strony jest to zasługa ludzi, którzy nagrywają ze mną, czasami długo, żmudnie, powtarzając nuty. Z Markiem się dobrze pracuje, dlatego że jest tolerancyjny. Dla mnie to jest bardzo istotne, ponieważ jestem osobą dość trudną w pracy, która czasem chce przeprowadzić swoje zdanie i Marek mi pozwala na to, oczywiście bez szkody dla kompozycji, dla całokształtu utworu. Natomiast nie jest despotą i nie jest człowiekiem konfliktowym w pracy. W czasie pracy w studio czy na próbach często są sugestie ze strony muzyków, żeby zrobić coś inaczej. Marek w zasadzie jest elastyczny, nie jest do końca sztywno uparty, że to powinno być tak i tak. Są rzeczywiście rzeczy, które wymagają tego, żeby to było jego do końca, bo inaczej to nie byłby Marek Grechuta, prawda? Tylko zlepek różnych pomysłów od innych ludzi. Ale w zasadzie przecież po rozstaniu z Pawliszkiewiczem, kiedy pracował z muzykami jazzowymi, no to były normalne improwizacje. W czasie utworu. Dobrze, ja mogę. Proszę. Momencik, ja się zastanawiam, czy chwileczkę, czy... Pokażę pan, czy tam, gdzie... Pan? To jest pan.
Nie ma tutaj u pana tego? A napisane. A z kazownikiem. Nie, nie, to jest tak. H. H i... G. Dobrze. Zagrajcie mi ze mną powoli pierwszy takt i drugi. Tu się będzie zgadzał, bo ja już mam poprawki. Ale u mnie też się nie zgadza. Nie ma. Nie ma. Demol, druga jest emol. Gramy. Już moment, tylko sobie poprawię. Nie ma tego powtórki. 3 i... A, ta nuta. Drugi tak, tak. 4 razy to jest grane. Pan Józefie, pan słyszy, tak? Dobrze. Nie tak. Kiedy zaczynałem śpiewać w małej salce Klubu Architektów, marzyłem o jakichś wielkich salach, o wspaniałych płytach. Kiedy to właściwie częściowo osiągnąłem, ciągle marzę o tym samym. Widok z balkonu willi w Lanskoronie to panorama bitwy zwyciężonej, pola, przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła broni wśród zboża szpalerów. Lanskorona, rozłożona, gdzie osłona od spiekoty i od deszczu, od tupotu szybkich spraw. Nakryty wyostrzał łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę, kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół, dmą aromatów przezroczyste kłęby, rozległa forpoczta wyplecionych buł. Lanskorona, rozłożona, gdzie osłona od spiekoty i od deszczu, od tupotu szybkich spraw.
stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie. Landskorona rozłożona, gdzie osłona od spiekoty i od deszczu, od tupotu szybkich spraw.